Nastolatkowie nie oglądają ambitnego kina. A gdy już to robią, traktują je powierzchownie, skupiając się jedynie na fabule. Postanowiliśmy to zmienić. Kampania społeczna Skrytykuj.pl, stworzona razem z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, ma zachęcać młodzież do oglądania filmów i wyrażania o nich krytycznej opinii. Sens w tym, by rozmowa o filmach nie kończyła się na powiedzeniu, że były one fajne czy do bani. Poprzez teaserową kampanię w internecie zachęcaliśmy młodzież do wejścia na serwis Skrytykuj.pl. Na stronie można zarówno wziąć udział w konkursach, jak również dowiedzieć się, jak rozmawiać o filmach. Żeby wciągnąć młodzież w świat filmu i pokazać, jak bardzo może być intrygujący, wykorzystaliśmy zjawisko memów. Po dopasowaniu podpisów do filmowych stopklatek, internauci mogą sami tworzyć memy i pokazywać je znajomym. W akcji biorą udział znani artyści, którzy w wideoblogach opowiadają o ważnych dla siebie filmach. Twarze ambasadorów kampanii pojawiają się również na promocyjnych billboardach. Najważniejszym etapem akcji są konkursy na recenzję filmową. Zwycięzcy pierwszego z nich zasiądą w jury na Międzynarodowym Festiwalu OFF Plus Kamera już w kwietniu. W serwisie Skrytykuj.pl można również założyć filmowego bloga i śledzić poradnik krytyka. Nie zapomnieliśmy też o Facebooku. Odwiedzając fanpage akcji, internauci mogą korzystać z różnych aplikacji. Między innymi w zabawny sposób przetestować swój filmowy smak. Fajnie jest oglądać filmy, ale warto robić to z głową. Skrytykuj.pl